Mamy już potwierdzone informacje. Województwo świętokrzyskie otrzyma w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania 33,5 miliona euro. Dodatkowo 6,5 miliona euro w ramach środków, które otrzymała Polska za rozwój gospodarczy w formie takiej premii ponad 600 milionowej euro właśnie za dobre tempo rozwoju gospodarczego, utrzymanie dynamiki. Czyli w sumie, jak podliczamy, 177 milionów złotych dla regionu na dodatkowe inwestycje w ramach programu regionalnego. Patrząc na oczekiwania, na skalę wydatków, które czekają na sfinansowanie, to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Na samej liście już dzisiaj projektów rezerwowych to jest ponad 200 projektów na 850 milionów złotych, czyli te potrzeby wielokrotnie przekraczają nasze możliwości, ale będziemy starać się wybierać najciekawsze, najlepsze projekty, które już dzisiaj na tych listach są. Też tak naprawdę wiemy, że do końca nasza samodzielność regionalna będzie tutaj ograniczona, bo są pewne instrukcje, które wskazują, że duża część tych funduszy musi być przeznaczona chociażby na wsparcie przedsiębiorczości. Także co najmniej pół roku zajmą konsultacje związane z ostatecznym rozdysponowaniem tej kwoty.